dobra i sprawny, aby piki tych gości zostały przystroiły nasze te. Żeby głowy tych gości przystroiły nasze piki. I to jest bardzo łatwa misja, dlatego patrzcie, ile tutaj jest żywiołaków. Patrzcie, jak dużo. A co zrobić, żeby je odblokować, żeby zaczęły walczyć po naszej stronie? Udać się jakąś jednostką tutaj na wzgórze wiatrów, które bardzo fajnie wygląda. Siun, 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 ale ogólnie bałbym się wejść na coś takiego. Wow. Wismerhilu, idziemy do ciebie. No, dziękuję. Zabijmy tego czarodzieja i reszta to już będzie formalność. Smok! Łucznicy! Dobra, smoka udało mi się zlikwidować, tylko jeszcze ci łucznicy cholerni. Oni stanowią problem. Walczą nie dość, że z górki, to jeszcze ostrzeliwują moich hoplitów, którzy są niezbyt komfortowej sytuacji, szczerze. Dobra, gdzie jest Gorgor? A, tu się schował, dobra, będzie. No, ale widzicie, jak działają duże ilości tych żywiołaków. Bardzo mocno, dobrze. Paladynami sobie podleczymy. I Wismerwil dokończy jeszcze dzieła zniszczenia. Ej, ta jazda, cholera. Najgorsze jest to, że oni te chyba sobie jednak nie poradziły tak dobrze. Nie, no tu, bo biegają za łucznikami, którzy uciekają. I to jest, kurczę, denerwujące w tym wszystkim. Tak, i te odgłosy są dość śmieszne tego, jak atakują hoplici, takie bu. No, ale teraz już będziemy się z górki jakieś tam straty ponieśliśmy, no ale mówię, no dzięki tym żywiołakom jest dużo, dużo łatwiej. I co ciekawe, może w tej rozdzielczości tego nie widać, ale jeśli grałbym w 640 na 480, to wtedy widać każdą strzałę bardzo dokładnie, która leci, widać czy trafia, czy nie. To jest takie dość ciekawe i dość fajne. Dobra, tutaj ostatni bastion światłowców. No i co, no? To by było tyle w tej misji. Dokończmy zabijanie. No. Aha, bo tam jest kapłan. I dlatego to tak wyszło. On ich leczy, tego maga, a te nie mogą sobie z nim poradzić. To jest problem. Ale zaraz nie będzie kapłana. O. I teraz, oj, dobra, wycofam się stąd, bo jak taka banda tych gości tutaj mnie napadnie, to może być problem. Dobra, jestem, bracia wiatry, słucham was, ofiarujcie mi słowa mądrości. Fismerhil, ilu odpowiedziałeś na nasze wezwanie? Radzi jesteśmy, że okazałeś się tak chętnym nam służyć. Stawiłeś czoła wielu próbom, walczyłeś z wieloma wrogami, ale twa przeszłość wbiega dalej. Przyszłość. Poza niepomyślność, poza wszystkie inne, chcemy być z nią związani. Rób wszystko w naszym imieniu, jeśli będziesz nam służył, my w zamian będziemy służyć Tobie. No dzięki. Weź to berło, symbol naszego przymierza. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował naszej pomocy, użyj go, by nas wezwać. Radością dla mnie jest otrzymać ten symbol naszego przymierza. Bądźcie pewni, że okaże się tego wart. Jesteśmy tego pewni, Wismerhilu. Możesz teraz odejść, będziemy u Twego boku. Tak, i tutaj ciekawa rzecz, berło otrzymaliśmy, które niby pozwala nam na przywoływanie żywiołaka. I to
To nie do końca tak działa, bo czar już mamy od początku, pewnie twórcy planowali, że dopiero od pewnego momentu, ale potem z tego zrezygnowali, bo tak. Dobra, mniejsza. Udajemy się do Baronii Mrok, siedziby Czarnego Księżyca. W hrabstwie Horker, to jest Baronia Mrok, Mrok, zawsze to czytałem Mrok, a to jest Murk, czy jakoś tak, będę mówił Mrok. W hrabstwie Horker te ziemie są najdalej oddalone od stolicy Imperium Land, które są bardzo ważne, dlatego od czasu, gdy fanatyczni wyznawcy Czarnego Księżyca za jej światło Mork, oddziały światła bardzo dobrze ich strzegą. Też tu coś tak nie za bardzo to skrzypi to tłumaczenie. Musimy spełnić nasze przeznaczenie w Ismerhilu. Godzina konfrontacji wybiła. Cesarz wysłał nas do Caro do walki z Czarnym Księżycem. Módlmy się, by wojna rozsądziła w tej dolinie. Jeśli Bóg da nam przeżyć bitwę, nasze zadanie nie skończy się na tym. Baron Mrok przejął kontrolę nad imperialnym miastem Horker. Cały rejon jest obecnie pod jego kontrolą. Naszym obowiązkiem jest skończyć z demonami, które czynią spustoszenie na tych ziemiach. Jeśli będziemy dość mężni, Imperium jeszcze raz odzyska suwerenność, a pokój zostanie przywrócony. Mam taką nadzieję, książę, ale światło mogłoby z kolei zacząć bratobójczą wojnę. Nie miałem śmiałości o tym myśleć, ale cesarz jeszcze nie zauważył podłości Fratusa Groźnego, a myśl o walce u jego boków Carot przepełnia mnie nienawiścią. Nie bądź taki zawistny. Porozmawiam o tym z cesarzem po konfrontacji. Ma pełne prawo bać się swego zdrajcy, rzekomego sojusznika. Wojna nie będzie czekać w Ismerhilu. Zapomnijmy na chwilę o pytaniach i żanach. Chodźmy walczyć jak na mężczyzn przystało. Tak i dlatego lubię Kampanię Światła bardzo. I Carod jest tutaj. Czyli nie tak jak to miało miejsce w Kampanii Światła, czyli w miejscu, gdzie jest wyrocznia, tylko tutaj. I bardziej ono jest tutaj, bo chyba w... Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, gdzie jest w Kampanii Czarnego Księżyca, ale na pewno w Kampanii Imperium też jest tutaj. No, a zresztą zobaczycie później. Regiment Sprawiedliwości, Carot, parę oddziałów Czarnego Księżyca, most. Zanim zajmiemy się Baronem Mrok, musimy najpierw obronić Horker. Tak, i to samo, i tutaj most do Mrok. I to jest to samo, i Horker. Cesarz oszukuje nas w Carot. Nie możemy zostać w Imperium na pastwę przeznaczenia. To jest, że ma farma, dobra. I udamy się do Regimentu Sprawiedliwości, ale najpierw mamy już dość dużo pieniędzy. Myślę, że będzie można wykupić różne rzeczy. Jakiś hoplitów, tutaj chorążych. Coś jeszcze potrzebujemy, no zwiększyłbym sobie, dobra, kupię tych paladynów, bo są świetni, może jeszcze oddział jazdy, nie chcę kapłanów i czarodziei, są za mocni, chociaż to paladyni są w tej kampanii za mocni akurat, no ale cóż, dobra, jedziemy po kolei ze wszystkim. Ta kampania jest naprawdę łatwa. Aha, to są to jest dopiero drugi poziom kapłania. A to ma naprawdę duże znaczenie. Konsulat, drugi poziom, tutaj mamy, ale mamy i stolarnię trzeciego poziomu, dobra, i po kolei lecę. Ale skoro jak kupiłem wielki garnizon sprawiedliwości, to myślę, że mogę uzupełnić wszystkie moje jednostki. No, a przynajmniej tyle jednostek, na ile mi pieniędzy starczy do maksymalnych rozmiarów. A, nie można mieć więcej niż 10 hoplitów. Ciekawe. Ale jest tu na pewno można mieć 12, mam nadzieję. Tak. I paladynów można mieć również 9. No, ale nie porównujcie mi 9 paladynów do 9 hoplitów, bo mnie chyba potarga. Dobra, no i tu no już nie, na nic nie stać. Dobra, jedziemy do Regimentu Sprawiedliwości. Jeszcze zapiszemy gierkę po drodze. Regiment Sprawiedliwości.
Aha, przybywamy na czas, panie. Kilkoro naszych braci jest więzionych przez zbirów światła. Musimy jak najszybciej coś zrobić. Dobrze, pomożemy im, generale Gorgor. Chyba żywisz pełną sympatię do żołnierzy światła, a może nawet coś więcej? Masz rację, Wiz, coś więcej. Wezmę ich w czule ramiona, by okazać im mą miłość. Dość gadania, do ataku! Okej, jak widać, tutaj mamy parę naszych żołnierzy. Regimenty paladynów po czterech i tylko, że oni nic nie robią, tylko stoją jak debile. No tutaj parę takich losowych najemników stoi, no ale mniejsza. I co najlepiej jest zrobić? Wysłać tam na szybko jazdę, ewentualnie wesprzeć ją Gorgorem i powinno być dobrze. Ale czemu tego oddziału nie zwiększyłem? Nie wiem. O, i to mam trzeciopoziomych paladynów, a to są ci lepsi. I bardzo łatwo można nabijać doświadczenie. Bo każdy paladyn, no może jakby paladyni, jeden paladyn kosztował nie 60, tylko 600, to byłoby dobrze. Panie, ocal nas, żołnierze, nadszedł czas rewolty, dołączmy do naszych braci, których zesłał nam pan, tak, i o, i teraz nasi sojusznicy, no dobra, wycofam tą jazdę, bo mi ich rozstrzelają. I teraz nasi paladyni zaczęli działać jak na nich przystało. Tutaj jeszcze postaram się, tylko żeby mi Gorgon nie zginął, bo to może się nawet końcem gry skończyć. Ajajaj, ten smok cholerny. Oj, chyba mi nie uda się obronić tych paladynów. No smok tutaj. Głównie ferment sieje. Ta, jeszcze mi się Gorgor zablokował. No po prostu... No to jest po prostu mega. Nic gorszego nie mogło mi się przydarzyć, niż żeby się Gorgor zablokował. I teraz zapewne on zginie, bo go smok dojedzie. Sklasz, że tego kurde... Bo ten mu wlazł pod dupę, że tak powiem, nieładnie. O, ale jest szansa, że zabiją smoka. Jest szansa, że zabiją smoka. No jest, jest, zabili smoka. I patrzcie. Jest teraz duża szansa, że tych trzech paladynów pokona cały oddział. Całą tą armię światła. To jest właśnie fajne. Bo oni się cały czas leczą. Cały czas... Dzięki temu po prostu odnawiają sobie punkty życia i to jest genialne, no. Patrzcie się, co się dzieje. Oczywiście mogą również zginąć, jeśli nie uda im się dobrze wyleczyć, ale raczej jest to mało prawdopodobne. Dobra, Gorgor tu nie wyjdzie stąd nigdy. Co idą? A czemu nie idą ci moi żołnierze? Ach, i to jest potęga sprawiedliwości. Trzech paladynów. Jeśli tu byłoby trzech rycerzy, czy kogokolwiek, no to nie daliby sobie tak ładnie rady. A paladyni niszczą. No, widzicie, co się dzieje. O, jest szansa, że Gorgor klaśnie. Obróćcie. A, tego i tak nie zabiło, miałem nadzieję. No, jakby nie ten smok, to poszłoby im dużo, dużo lepiej. Okej, zabijmy jeszcze tego łucznika. No i Gorgor jest wolny, nareszcie. Tak, takie miejsce jest najgorsze, bo ciężko tam wejść, a wyjść jeszcze gorzej. A, dziękuję za leczenie. No to jest piękne, sprawiedliwość jest taka genialna, no po prostu to jest tak piękne, że ja cię nie kręcę. Jeszcze paru hoplitów po drodze i myślę, że będzie koniec. No mam nadzieję, że teraz nie będzie... Aha, teraz sobie już powalczyli, to teraz będę stać i patrzeć się. No dobrze, że przychodzi odsiecz naszych łuczników i koniec, udało się. Ta, prosto pod miecze żeście weszli.
Naprawdę muszę jeszcze pozabijać tych ostatecznych. Tak, ogólnie sprawiedliwość jest bardzo, bardzo mocna, tylko że nie ma takich fajnych, specjalnych jednostek latających typu smok albo coś w tym stylu. No i nie ma zwykłych żołnierzy, chociaż raczej nie powinniście używać zwykłych żołnierzy nigdy, jeśli tylko macie jakąś inną możliwość. Aj, gor, gor. Dziękuję wam za pomoc, niech Bóg będzie z wami. Nie możemy pomagać ci dalej w krucjacie. Kampania przeciw trollom bardzo nas wyczerpana, zostało was trzech. Lecz nim wyruszycie do Sysygi, przyjmijcie pieniądze, które zdobyliśmy na naszych wyprawach. To czyni sytuację łatwiejszą i daje dobrą okazję do działania. Moja osoba to wszystko, co mi potrzeba. No dzięki, dzięki. 1000, efektywność taktyczna 100%. Dobrze. No i co, chyba czas udać się do Tsarot. Tak, i tutaj nie zdobywam jakoś po dużo pieniędzy, ale tu 1000, tam 1000 i to się zbiera jednak. Jak to powiadają, grosz do grosza będzie kokosza, czy jakoś tak, nie wiem. Tak, tu jeszcze mam nadzieję, że zabiję jeszcze ten oddział Czarnego Księżyca. A trochę jazdy nekromanta. Nic, czego nie moglibyśmy pokonać z łatwością. Oczywiście złośliwie ustawili się moi hoplici z tyłu, żeby czasem nie walczyć przeciwko konnicy. Tylko jazda oczywiście na samej ich szpicy, żeby zdychać od troli. No, ale raczej nie ma większych trudności. Ale bardzo mi się podoba wszystkich jednostek światła, sprawiedliwości, każdej frakcji wygląd, to jak wyglądają, to jest fajnie są zaprojektowani po prostu. Bardzo mi się to podoba. A walcie, żeż kurczę, hoplice rzeczywiście są słabi. Z wyglądu fajni wszyscy, ale słabość to jest naprawdę bardzo, bardzo wielka. I przez to, że zginęli, no, to od razu naprawię ten oddział łuczników. Jeździec, tu mi łucznik, jak nie, to chorąży akurat. No, tu jeździec mi zginął też, cholera, i tu paladyn również chorąży, więc nie ma się czym przejmować. Dobra, ale teraz największa bitwa w dziejach tej kampanii, czyli po raz kolejny będziemy walczyć pod Caród. Caród, nareszcie tutaj rozstrzygnie się przeznaczenie Imperium. Ta równina wkrótce skąpie się we krwi mężnych ludzi, zdrajców i demonów. Mężnych ludzi, czyli nas. Zdrajców, czyli światło, i demonów, czyli czarny księżyc. Dobrze, dobrze. Miejmy nadzieję, że nie zostanie przelana na marne. Książę, jestem ci wdzięczny za odpowiedzenie na mój apel. W tych kłopotliwych czasach twoja obecność wydaje się dla mnie zbawienna. Widzę u twojego botu ku młodego mężczyznę, o którego czynach mówi całe imperium. Co, mnie? Wismerhilla? Jestem do usług, panie. Dobrze, bez wątpienia będziesz nam potrzebny. Hazel, Tornik, oddziały są gotowe do walki. A czy twoi ludzie też, książę? Tak, panie. Moi paladini czekają na bitwę, gotowi wyciąć w pień diabelskie istoty przywołane przez nikczemnego Hazela Torna. Będziemy walczyć do ostatniego żołnierza. Obiecuję ci, Bóg mi świadkiem. Nigdy nie wątpiłbym w swoją odwagę ani twych braci Parsifalu. A teraz wróć do swoich ludzi, prowadź ich do zwycięstwa. Musimy wygrać. Zrobię, co zechcesz, panie. Wismerhillu, musimy się przygotować. Teraz przypieczętowujemy nasze przeznaczenie. Myśl, że zdrajcy światła mają walczyć wraz ze sprawiedliwością, martwi mnie i smuci, ale miejmy nadzieję, że nie zdradzą nas powtórnie. Obejrzyjmy. My mamy zająć się tym małym oddziałem troli i szkieletów. Bez większego problemu. Tutaj armia Imperium jest. Zobaczcie, jaka jest armia Imperium. Jest dużo większa niż ta armia Imperium, przynajmniej ilościowo, ale jest dużo więcej lewiatanów. Jest paru czarodziei więcej, dużo jazdy, smoków dużo.
No i Armia Światła również jest większa. Armia Czarnego Księżyca nie jest wcale taka duża, tylko jak mówię, ci przywołańcy są problematyczni, ale to jest raczej misja, która gra się sama. O! Czego sobie życzysz? Mamy kapłanów i wszystko, ale tą całą bitwę można rozegrać tylko archaniołem. Ale wiecie co, zaatakuje. Wyślę te jednostki nie swoje, czyli te, które tu po prostu były, a swoje będę oszczędzał, tak? To są wszystko tam, ci są moi. I zobaczymy, jak walczy Archanioł. Jak widać, uderza piorunem w przeciwników i tyle. On ma taki potrójny piorun, więc jeśli trzech jest w zasięgu, to wtedy trzech atakuje w trzech gości. Tak, i tutaj postaram się niszczyć bardziej strategiczne cele. I przy okazji postaram się, aby nie zabito. Cholera. A jak widać, sobie radzą. No, a światło, jak to światło stoi, nic nie robi. No, podobnie do nas, ale myśmy chociaż Archanioła wysłali. Gdzie jest ten nachanioł? Dobra, wy atakujcie tych, wy atakujcie tam gdzieś też. A gdzie jest mój nachanioł? No, był tu sekundę temu. Ale co robi światło? Mieli osłaniać naszą prawą flankę. W porządku, wszystko bardzo pięknie, ale musimy iść dalej, moje dzieci. Po fitym posiłku trochę ćwiczeń wyjdzie nam tylko na dobre. Poza tym, kto wie, może ktoś nas oczekuje. Genialnie. Dobra, ale co się stało z moim archaniołem? Zniknął. Mój archanioł zniknął. Cholera. Chyba, że tu gdzieś jest? No nie ma. A wiem, że był. Trochę mi go szkoda. No ale myślę, że o super trzęsienie ziemi. O, niedobrze to widzę. Przywołańcy działają. Naprawdę nie wiem, co mi się stało, że mi zginął mój ulubiony, najlepszy gość. Archanioł, no był tu, no. Dziwne. No dobra, bo tutaj również moi stoją paladyni zamiast walczyć. No i dobrze, że są te żywiołaki, one bardzo, bardzo pomagają. Gdzie jest Hazeltorn? Oj, tu jeszcze idzie Lord Nicości. A, udało się. Błogosławiony niech będzie Pan, zwyciężyliśmy ten dzień, wyryje się w pamięci jako dzień, który pozwolił przetrwać cesarskim rządom i zagwarantował naszym dzieciom prawo do życia w pokoju. Alleluja! Tak, książę, to wszystko bardzo radosne. Ale jeszcze nie triumfujemy. Hazeltorn, w chwili, gdy miał go dosięgnąć cios, zniknął w magicznej chmurze. Boję się, że znów się pojawi na naszej drodze. Rzeczywiście powinniśmy się obawiać, że nasze ścieżki znów się spotkają. Cokolwiek się stanie, Czarny Księżyc stracił dziś liczne siły. Cieszy mnie zwycięstwo nad moim starym wrogiem. Więc tu jesteś, fratusie. Dzięki ci za wsparcie, choć przyszło bardzo późno. Wielce dziękuję, Wasza Ekscelencjo. Miło byłoby ci służyć. Wysłałem ci przecież licznych posłańców z prośbą o wsparcie, ale nigdy nie wrócili. Twoje spóźnienie mogło nas kosztować życie. Nie jesteś godzien zaufania. Żegnaj, były możnowładco imperium. O. Judasz odchodzi bez słowa. To mówi dużo o jego zdradzie. Dobrze się spytałeś, panie. Przed tym dniem zostaliśmy już zdradzeni przez Stratusa. To, że go się wyrzekłeś, jest sprawiedliwą karą za jego nikczemne zachowanie. Szczęście, że mogę liczyć na wiernych sprzymierzeńców takich jak ty, Parsifalu. Walczyłeś mężnie. Proś o co zechcesz.
Panie, nie chcę ni złota, ni zaszczytów. Po prostu pozwól mi wznieść twierdzę w imperium. Z tego co wiem, chyba chodzi o to, żeby w prowincji Line tam wznieść twierdzę. Niestety właśnie tej prośby nie mogę spełnić. W przeszłości pozwoliłem światu wznieść twierdzę. Widzisz, jak wiele mnie to dziś kosztuje. Ufam tobie, Percivalu, ale co z twoimi następcami? Bądź jednak pewien, że będę wiedział, jak okazać swoją hojność. Szkoda, że nie widzę, jak moje marzenia się spełniają. Jednak będę kontynuował zadanie, które mi przypadło. Uwolnienie tych krajów z jarzma czarnego księżyca. Odchodzę, by się tym zająć. Bracia, zostaliśmy zdradzeni. Krew przelana tej równinie została przelana na darmo. Tym niemniej, znaczy nie została przelana. No dobra. Musimy kontynuować walkę z wrogiem imperium. Przysięgłem to. No. I tu uzyskujemy aż 3000 sztuk złota, czyli już dość dużo. Wypada jeszcze obronić Horker. I jeśli gdy to zrobimy, to będzie. Będziemy mogli udać się właśnie do Mrok i podbić tamte prowincje. Wtedy będziemy mogli wrócić do Sysygi, a potem chyba są jeszcze albo dwie, albo nawet trzy mapy, czyli chyba o jedna więcej niż w kampanii światła. No cóż, o tym przekonamy się dopiero później.